Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym podcaście Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Mamy zielone pojęcie. Tym razem gośćmi zielonego pojęcia, gościniami, bo teraz tak feminatywy rządzą, są dwie naukowczynie, profesor Anna Gliszczyńska, szefowa Katedry Chemii, Żywności i Biokatalizy oraz profesor Agnieszka Śmieszek z Katedry Farmakologii i Toksykologii. Pani profesor Gliszczyńska aktualnie pracuje nad projektem Rola naturalnych kwasów fenolowych i ich koniugatów z fosfolipidami w profilaktyce zaburzeń homeostazy węglowodanów i lipidów i to jest bardzo mądre, a tak naprawdę chodzi o badania dotyczące metabolizmu glukozy i lipidów i możliwości zastosowania ich w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych, czyli przede wszystkim chodzi o cukrzycę typu drugiego, czyli cukrzycę wieku dorosłego, zespołu metabolicznego, czyli chorób cywilizacyjnych, które nie chcę straszyć, ale są niebezpieczne niestety, ale część z nas jednak zabijają. Profesor Agnieszka Śmieszek zajmuje się inżynierią tkankową i projekt, w którym jest kierownikiem z ramienia naszej uczelni, aktualny projekt, który jeszcze kilka lat będzie realizowany, to jest optymalizacja postępowania oraz leczenie małoletnich pacjentów z rozrostami z komórek histiocytarnych i to jest pierwsze polskie niekomercyjne badanie kliniczne. Tak jest, tak. Zgadza się. Ja bym chciała zacząć może nie od badań klinicznych, chociaż trochę się to z tym nawet bardziej niż trochę wiąże, ale wprowadzę Państwa w temat naszego podcastu, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o terapii szytej na miarę, o tym, czy naukowcy są w stanie wymyślać w nieskończoność te nowe leki, czy antybiotyki są już passé, czy jednak w dalszym ciągu są naszą barierą ochronną przed drobnoustrojami. I chciałabym zacząć od najsłynniejszego tak naprawdę odkrycia, które wszystko na to wskazuje z dziełem przypadku. Pierwszy raz fakt występowania substancji hamujących rozwój niektórych bakterii chorobotwórczych opisał w 1897 roku francuski lekarz wojskowy w rozprawie doktorskiej Antagonizm między pleśniami i mikrobami. Nie był czujny, ponieważ odłożył na półkę to, co opisał, w ogóle się tym przestał zajmować. Być może on dzisiaj byłby kluczową postacią w historii rozwoju antybiotykoterapii. No ale nie udało mu się jakoś, zlekceważył to, co sam odkrył 15 lat później po tej swojej publikacji zmarł na gruźlicę. Być może gdyby kontynuował te badania, miałby szansę na przeżycie, ponieważ tak naprawdę on był prekursorem odkrycia penicyliny, tak to należy traktować. To odkrycie przypisuje się Aleksandrowi Flemingowi. Już rozmawiałyśmy z profesor Gliszczyńską przed rozpoczęciem tego nagrania, że to jest jej ulubiona postać spośród naukowców i często wraca do jego biografii. W 28 roku, w XX wieku oczywiście, Fleming badał nietypowe szczepy bakterii z rodzaju Staphylococcus. W lipcu pozostawił w laboratorium szalki Petriego, to chyba każdy z nas z lekcji biologii, takie śmieszne, szklane coś, zaszczepione tymi bakteriami i pojechał sobie po prostu na wakacje. Szczęśliwy człowiek, urlop miał. Wrócił 3 września razem z przyjacielem i wcześniejszym współpracownikiem Danielem Prisem, to się chyba tak wymawia, przeglądał uzyskane kolonie bakterii i na jednej zauważyli zakażenie pleśnią, wokół której był obszar czysty od tych drobnoustrojów. Fleming nie wyizolował wówczas substancji czynnej, choć stwierdził, że jej skuteczne działanie jest faktem, nawet przy dużym rozcieńczeniu. Dopiero 10 lat później 3 naukowców, Fleming, Howard Walter Florey, Ernst Boris Chain, wyizolowało składnik czynny i rok później założyli pierwszą na świecie wytwórnię penicyliny. W 1945 roku, a więc już po II wojnie światowej, dostali za to Nobla. Penicylina była wtedy na wagę złota. Ona ratowała życie początkowo żołnierzom, bo to chyba tak trzeba powiedzieć wprost. Tak, wojna niestety przyspiesza rozwój nie tylko medycyny, nie tylko technologii. Generalnie przyspiesza rozwój. Niestety z jednej strony zabija, z drugiej strony jednak jest żalnie dynamicznym czynnikiem. I antybiotyki miały zrewolucjonizować medycynę, chociaż sam Fleming przewidywał, że bakterie się uczą, będą się uczyć i będzie to nieustanny wyścig. Ja bym chciała zapytać panią profesor Gliszczyńską o ten wyścig i o fascynację postacią Fleminga i jego odkryciem. Takich naukowców oczywiście jest więcej, to nie tylko Fleming jest tym jedynym, ale tak, jeżeli chodzi o Fleminga, prawdą jest to, że przewidział antybiotykooporność, mówił już o tym na swoim wykładzie noblowskim, był też osobą niesłychanie skromną, która powiedziała, że ona tylko odkryła penicylinę, natomiast wytworzyła ją natura.
Prawda jest taka, że mamy problem z antybiotykoopornością i według raportu z 2016 roku, który był przygotowany na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii i takiej organizacji Wellcome Trust, rocznie około 700 tysięcy osób umiera z powodu infekcji wywołanych przez bakterie lekooporne. Taki brytyjski ekonomista, bardzo znany Jim O'Neill, został poproszony przez Davida Camerona o analizę w skali globalnej sytuacji antybiotykooporności i wskazywał Jim O'Neill na to, że przed nami faktycznie stoi taka czarna wizja tego, że jeżeli w skali globalnej nie podejmiemy jakichś działań zapobiegawczych, nie zorganizujemy się w odpowiedni sposób, to do 2050 roku może okazać się, że liczba osób, które będzie umierała z powodu infekcji bakteryjnych, sięgnie poziomu 10 milionów. Ze względu na te nadużycia antybiotyków, ze względu na to, że stosujemy ich za dużo i w sposób niekontrolowany i nieodpowiedzialny, bym powiedziała, faktycznie weszliśmy już w taką erę postantybiotykową, w której może się zdarzyć, że taka drobna infekcja bakteryjna w przyszłości okaże się śmiertelna. Tak jak w przypadku tego pierwszego pacjenta Fleminga, był to policjant z hrabstwa Oxford, u którego infekcja rozpoczęła się od drobnego skaleczenia na policzku. Fleming oczywiście pomógłby mu, gdyby trafił do niego kilka lat później. Otóż penicylina już wtedy działała. To był pierwszy pacjent Fleminga, ale niestety Flemingowi zabrakło penicyliny. I pacjent, można powiedzieć, że eksperyment się udał, ale pacjent zmarł. Nie przeżył. Ale tak. Powiedzcie mi, czy to jest tak, że drobnoustroje są skuteczniejsze tak naprawdę od naukowców, bo się szybko uczą i szybko rozpracowują mechanizmy, które mają je zabijać i one jakby są o krok przed nami, bo oczywiście te zakażenia, o których się mówi antybiotykooporne, one są przede wszystkim związane z zamkniętą służbą zdrowia, czyli ze lecznictwem zamkniętym, ze szpitalami. Jakby uważa się, że ponieważ tam rzeczywiście jakby systematycznie używa się środków bakteriobójczych, różnego rodzaju specyfików, które są niezbędne w zamkniętym lecznictwie, to równocześnie jest tak, że te drobne ustroje wypracowują sobie strategię przetrwania. Tak, to jest prawda, że myśmy w pewnym sensie nie docenili swojego przeciwnika, którym są oczywiście bakterie. Których nie widzimy gołym okiem, a są taki wszędzie. Taki skuteczny. Mhm. Tak, i one mają zdolność do bardzo szybkich podziałów i uczenia się. Sytuacja wygląda w ten sposób, że są chwile, mogą być chwile przed nami, dlatego że nauczyły się bardzo szybko mutować i mają jeszcze zdolność do przekazywania genów oporności na zasadzie horyzontalnej. Myśmy wprowadzili w bardzo krótkim odstępie czasu ogromną ilość antybiotyków do środowiska i po prostu nie spodziewaliśmy się tego, że w tak szybkim tempie bakterie nauczą się, tak, i wytworzą te geny oporności. Ja jednak bym nie wierzyła w tą czarną wizję, którą rozsiewa przed nami ten brytyjski ekonomista, dlatego że mamy jeszcze szansę się bronić, mamy jeszcze, wydaje mi się, nie wyczerpano ani pulę leków, ani możliwości w nas drzemiących. Na pewno te bakterie, o których pani wspomniała, czyli gramujemne, pałeczki jelitowe, one stanowią największe zagrożenie w aspekcie szpitali, ale równie tutaj zjadliwe są również szczepy gronkowca złocistego, z powodu którego rocznie umiera zdecydowanie więcej osób niż z powodu w Stanach Zjednoczonych, niż z powodu infekcji wywołanych przez wirus HIV, tak? Najciekawsze jest to, że ten gronkowiec u wielu ludzi, on po prostu żyje w ich organizmie, no jakby jest takim, nie wiem jak go nazwać, no jest takim naszym lokatorem, tak to chyba trzeba powiedzieć, nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ale ja bym chciała zapytać, bo oczywiście straszenie antybiotykoopornością, tą czarną dziurą, która nas zabije za chwilę, czy tam za te 30 lat, jest szalenie efektowne, bo co jakiś czas w mediach nagłówki krzyczą, że tu już jest koniec, nie mamy leków, ludzie umierają w szpitalach, ale równocześnie jakby dane, oczywiście trudno ważyć liczby w sytuacji, kiedy umiera pojedynczy człowiek, bo to jest zawsze tragedia dla rodziny, dla bliskich tego człowieka, ale wydaje się, że jest znacznie bardziej ekspansywne w rozumieniu zagrożenia
epidemiologicznego, tak to nazwijmy, są choroby cywilizacyjne. Że jednak jakoś sobie z zakażeniami radzimy, lepiej, gorzej, ale jednak sobie radzimy. Natomiast cały czas coraz większym wyzwaniem są choroby cywilizacyjne. Cukrzyca, zespół metaboliczny, choroby krążenia. One wszystkie wiążą się ze zmianą stylu życia, z tym, co jemy i jak jemy. I to są też obszary, w których wy jesteście aktywne naukowo. Tak, to prawda. I tutaj tak pani redaktor celnie zauważyła, że ten styl życia jest bardzo ważny. To, jak kształtujemy ten styl życia, jest bardzo ważne. I rzeczywiście badania pokazują, że te aspekty związane z naszą genetyką są mniej ważne niż właśnie ten tryb życia, który propagujemy, niezdrowy tryb życia. Jednak też warto podkreślić, że choroby cywilizacyjne, czyli te o tym zasięgu globalnym, to właśnie też szereg innych jeszcze czynników środowiskowych, czynników czy takich naszych predyspozycji fizjologicznych. Jeżeli chodzi o te takie, powiedzmy, główne choroby, które te top 4 czy top 3 choroby, to przede wszystkim choroby układu krążenia. One zabijają około 18 milionów ludzi rocznie. Później mamy oczywiście nowotwory, czyli choroby nowotworowe to jest około 9 milionów zgonów rocznie. Dalej idą choroby układu oddechowego i też oczywiście cukrzyca. Czyli typu, metaboliczne. Czyli metaboliczne, tak. Ale myślę, i chciałabym też zwrócić uwagę na to, że choroby cywilizacyjne głównie wiążemy z osobami dorosłymi, czy właśnie z tymi chorobami wieku starczego. Natomiast to, co pokazują aktualne dane, to to, że choroby cywilizacyjne zaczynają dotyczyć dzieci i młodzież. I tutaj takim przykładem jest oczywiście otyłość i badania Instytutu Matki i Dziecka, które też było opublikowane w raporcie NIK w tym okresie postpandemicznym, one pokazują, że te statystyki są przerażające. To jemy najszybciej na świecie, zdaje się. Tak, według ostatnich danych, tak. No a nasze dzieci, co piąte dziecko jest obarczone nadwagą, a co czternaste właśnie tą otyłością. To jest, myślę, taka właśnie nasza pandemia, z którą też walczymy. Na co bym chciała jeszcze zwrócić uwagę, że rzeczywiście, gdyby też porównać te dane z przed 40 lat, to tutaj badania Imperial College London pokazują, że mamy więcej osób z nadwagą, a w przeciągu tych 40 lat 3 razy więcej mężczyzn jest obciążonych nadwagą i 2 razy więcej kobiet. Dobrobyt nas zabije, przepraszam. Ja wiem, tak, że to brzmi tak, koszmarnie, właśnie, ale trochę tak to jest, z tym związane. Żyje nam się za dobrze w jakimś sensie, tak procentowo. Myślę, chyba, że większość tak. Ludzi jednak myślę, że nie wie, co to jest głód. Mówię teraz o krajach wysoko rozwiniętych, nie mówię o na przykład Afryce. No to jest prawda, 1/3 populacji, naszej światowej populacji cierpi na jakąś formę niedożywienia, ale związaną nie z tym, że nam brakuje jedzenia, tylko na zasadzie takiej, że ta dieta jest źle skomponowana, tak, że nie dostarcza tych składników odżywczych, na których nam zależy, tylko właśnie produkty wysokotłuszczowe. Stąd też dieta w około 40, wraz z nadwagą, o której tutaj wspominamy, w około 40% odpowiada za ryzyko wystąpienia nowotworów. A te czynniki genetyczne, o których zawsze mówimy i zawsze się ich obawiamy, i wydaje nam się, że one są takie kluczowe, to jest 5-10% przypadków. One są też medialne, bo na pewno wszyscy śledzili doniesienia dotyczące Angeliny Jolie, która zdecydowała się na radykalną mastektomię, czyli usunięcie obu piersi, ponieważ jej mama, jej ciocia chorowały na raka piersi i zmarły, i ona tam stwierdzono nieobecność tego genu ryzyka. Ale za tym zresztą poszła duża fala takich operacji w Stanach Zjednoczonych, chyba nawet około 50 tysięcy. Po czym po jakimś czasie okazało się, była taka publikacja, z której wynikało, że ten gen może nie musi. Że są właśnie te dodatkowe czynniki, które warunkują rozwinięcie choroby. Ale ja bym chciała zapytać, wracając do tego pierwotnego punktu, czyli do pracy naukowców nad nowymi terapiami, nad lekami, nad szlakami metabolicznymi, nad substancjami, które mogą wpływać na
funkcjonowanie naszego organizmu. Czy to jest tak, czy można mówić o czymś takim, że również w tym obszarze mamy taką trochę, mamy taki trochę niepisany podział na choroby męskie i choroby kobiece. Tak bym to ujęła, w kontekście badań. Bo ja pamiętam, jak wielkim, w cudzysłowie, odkryciem było stwierdzenie, że u kobiet zawał daje inne objawy. Przez lata choroby krążenia i zawały były kojarzone z mężczyznami tak naprawdę, że to zawał jest jednostką, która dotyka menedżerów top managementu, że wynika to ze stresu, z obciążenia. Tak, jakby nie mówiło się o kobietach. Osteoporoza właściwie jest traktowana trochę przede wszystkim jako choroba kobiet w okresie postmenopauzalnym, ale znowu, no, suplementy, diety, mleczko i jakoś tam trzeba uważać, jakby nie mówi się o szerokim kontekście tej choroby i o tym, że ona tak naprawdę dotyczy chyba prawie każdego człowieka, który przekracza pewną barierę wieku. Czy to widać z perspektywy naukowca, że pewne tematy są bardziej medialne, pewne tematy się lepiej sprzedają, pewne spojrzenia na różnego rodzaju dolegliwości choroby są właśnie determinowane przez to, czy to dotyczy, no, menedżerów wysokiego szczebla, czyli prezesów, czy jednak gospodyń domowych, które możemy zignorować. Jak to jest? Pani profesor Gliszczyńska. Wydaje mi się, że nie ma takiego, nie da się zrobić takiego podziału na choroby typowo męskie i typowo kobiece. Ja się też z tym zgadzam, tak, że to by było takie duże uproszczenie. Mhm. Ale zgadzam się też, że są tematy, które są medialne i które łatwo podać i które łatwo w tym nagłówku umieścić, żeby przykuć ten dom. No, zrobić klikalność. Zrobić klikalność. Tak. I rzeczywiście tutaj w przypadku osteoporozy, bo ona była wywołana, kojarzymy ją właśnie z osteoporozą postmenopauzalną, albo wręcz tą senolityczną, czyli tą taką wieku starczego. I gdzieś tam te statystyki pokazują, że jednak ta choroba dotyczy częściej kobiety niż mężczyzn. Jednak musimy pamiętać, że podłoże tej choroby też jest związane z metabolizmem kości. Tkanka kostna jest taką tkanką bardzo aktywną i tutaj Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ten remodeling kości jest takim procesem bardzo dynamicznym. On zależy od grupy komórek, które mają zupełnie przeciwstawne działanie. To są komórki kościogubne, osteoklasty, i komórki kościotwórcze, osteoblasty. I rzeczywiście też w przypadku osteoporozy, myślę, takim problemem jest to, że to jest tak, i zresztą mówi się o niej, że to jest taki cichy złodziej kości, bo rzeczywiście te objawy osteoporozy często nam gdzieś umykają. Dopiero takie złamanie kości, które nie jest bardzo inwazyjne, ale skutkuje właśnie takim poważnym uszkodzeniem tkanki kostnej, daje nam tą odpowiedź, że mamy do czynienia z tym schorzeniem. Jeszcze wracając do chorób cywilizacyjnych, to też pokazują dane statystyczne, bo my tutaj wywołałyśmy otyłość, nowotwory, choroby metaboliczne, ale takim też bardzo ważnym problemem jest depresja. I tutaj też badania, czy te analizy WHO pokazują, że to będzie taki duży problem. I to też jest choroba o takim zasięgu globalnym i też dotyczy coraz częściej młodych ludzi. I coraz częściej mówi się o tym, że jednym z czynników, który może prowadzić do rozwoju depresji, jest to stado, bo to bardzo nieprofesjonalne określenie, no ale tak to można chyba nazwać, to stado jelit, które żyją w naszych jelitach, czyli mikrobiom, że one mają, no to jest oczywiście tak medialnie nazywane drugim mózgiem, ale one mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób działa metabolizm człowieka. Tak, myślę, że tych czynników jest, że to jest bardzo złożona kwestia i rzeczywiście ten mikrobiom, znowu wracamy do tego, co jest medialne, jest teraz takim tematem bardzo poruszanym w różnych aspektach i myślę, ten temat będzie mocno badany. Tak, a w aspekcie tych antybiotyków, zaczęliśmy, no, ten mikrobiom jest niszczony przez skalę i nadużycia, których się dopuszczamy, zażywamy tych antybiotyków w sposób niekontrolowany zbyt dużo, zbyt często. Często też sami przerywamy kurację.
A jednak właśnie. Czas tutaj jest kluczowy. Tak, jak mijają kluczowy. Objawy, co jest bardzo złe, bo to właśnie jest pierwszy krok. Pierwsze objawy mijają i my tak. odstawiamy, tak? Nie kończymy. To właśnie to, co Albert Aleksander nie dostał do końca dawki penicyliny, dlatego infekcja nawróciła, tak? A my w sposób niekontrolowany właśnie, nieświadomy, nieodpowiedzialny przerywamy te kuracje antybiotykami. Czy jest możliwe w badaniach, z waszej perspektywy, badania, które dotyczą właśnie tego szeroko rozumianego obszaru farmakoterapii, to o czym się mówi, że to właściwie jest przyszłość, tylko pytanie, jak ta przyszłość miałaby wyglądać, czyli terapia szyta na miarę, że przychodzi taki człowiek, no może nie do naukowca, bo to jest trudne, ale do lekarza, który korzysta z pracy naukowców i nie wiem, będą testy, które będą sprawdzać, co na tego człowieka działa. Ja pamiętam ze swojej średniej szkoły, kończyłam liceum medyczne dawno temu i nas uczono, że podstawą antybiotykoterapii powinien być posiew i antybiogram. I ja się nigdy z tym nie spotkałam, poza praktykami w szpitalu w pojedynczych przypadkach, gdzie wydawałoby się, że jak jakaś choroba ma poważny przebieg, to powinno być podstawą. I to właściwie byłaby terapia szyta na miarę. Ale szczerze mówiąc, już taki trend jest, żeby odchodzić od terapii empirycznej do diagnostyki mikrobiologicznej. Sprawdzimy, czy zadziała. Tak, nie na ślepo, tylko faktycznie w sposób kontrolowany. Tak. No, kluczem jest, żeby odróżnić infekcję wirusową od infekcji bakteryjnej. Mhm. Coś, co często nie ma miejsca, nie następuje, dlatego że właśnie dobieramy ten antybiotyk przypadkowo. Tak? Jeżeli jest jakimś kluczem, nie? Tak. Tak, natomiast gdybyśmy wiedzieli, jaka to jest infekcja, czyli po pierwsze zdiagnozowalibyśmy, że bakteryjna. Ze statystyk wynika, że ponad 40 milionów przypadków osób, które zażywały antybiotyki ze względu na infekcje górnych dróg oddechowych, ponad 60% stosowało te antybiotyki niepotrzebnie. Tak? Więc była kluczem... to infekcja wirusowa. Tak. A w przypadku chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby krążenia, cukrzyca, bo oczywiście tutaj też mamy nowoczesne leki. Rzeczywiście, tutaj jest dynamiczny rozwój, no bo to jest duża grupa odbiorców, ale czy tutaj też mówimy o czymś takim jak leczenie na miarę? Tak. I szczególnie ta strategia terapeutyczna rozwija się w onkologii. I tutaj ta terapia szyta na miarę jako pojęcie, czyli mówiąc też ściśle, medycyna spersonalizowana, ona polega na tym, żeby wybrać odpowiedni lek w odpowiedniej dawce dla konkretnego pacjenta i podać go w odpowiednim czasie. Więc jakby mamy tą definicję tej medycyny spersonalizowanej. Wydawałoby się, że to jest taka praktyka, która powinna być stosowana na co dzień, no ale rzeczywiście tutaj tak jak profesor Liszczyńska powiedziała, czasem celuje się na ślepo. Natomiast w onkologii, tak jak powiedziałam, rzeczywiście ta terapia spersonalizowana jest mocno rozwinięta i tutaj ta analiza też opiera się o ocenę nawet charakteru komórki nowotworowej. Więc idziemy bardzo głęboko na poziom pojedynczej komórki, można tak powiedzieć. Co jest też, myślę, takie obrazotwórcze, to, że terapia celowana to rzeczywiście taki dobór odpowiedniego oręża, poznanie konkretnie wroga. Jak bitwa. Jak bitwa, tak, jak tak. bitwa. I myślę, że to cechuje medycynę spersonalizowaną, terapię szytą na miarę, a badania podstawowe są tutaj, odgrywają bardzo ważną rolę, bo bez badań podstawowych, bez tej medycyny translacyjnej... To doprecyzujmy, czym są badania podstawowe i medycyna translacyjna? Badania podstawowe, czyli takie badania skupiające się na poznaniu poszczególnych mechanizmów, szlaków działania, jakichś cząsteczek, opisywanie bardzo takie dogłębne procesów, skupianie się... Czyli to jest to, co wy robicie na co dzień. To jest to, co my robimy. W swojej pracy naukowej. Tak. Chociaż u mnie jeszcze jest krok wcześniej, dlatego, że takie tradycyjne poszukiwanie leków rozpoczynało się dawniej, no rozmawialiśmy o przypadku, tak? Dzisiaj już nie zdajemy się tylko i wyłącznie na przypadek, tylko proces projektowania leków jest bardziej przemyślany, opiera się na wiedzy. Czyli wiemy już, jakie układy farmakoforów są odpowiedzialne w danej
cząsteczce, w danej grupie cząsteczek za aktywność biologiczną i projektując uwzględniamy tą budowę chemiczną, albo projektując obracamy się już w grupie, określonej grupie związków chemicznych. Natomiast później faktycznie krok następny to jest już analiza oddziaływań pomiędzy farmakoforem a receptorem, tak? Czyli szukamy tych połączeń zależności, badamy mechanizm działania poszczególnych związków biologicznie aktywnych. To tak? Jak to wygląda? W takim, tak jakby się miały opisać takie badania, to jak one wyglądają? Wchodzi naukowiec, naukowczyni do laboratoriów i co? Ma takie kolby i miesza jakieś substancje, a potem mamy coś, pojedynczą komórkę możemy zobaczyć pod mikroskopem tak naprawdę tylko, ale tam polewamy ją jakimś roztworem, jak to właściwie wygląda? Znaczy kluczem jest dobranie odpowiedniej dawki, tak jak zawsze, bo każda substancja może być lekiem, a może być też trucizną, tak? I to było podstawą stworzenia chemioterapii, że wybieramy taką substancję, która jest toksyczna, ale ta toksyczność jest ograniczona w stosunku do komórek zdrowych, to znaczy, że wyższa jest w stosunku do komórek upośledzonych, zaburzonym procesem proliferacji i w odpowiednio krótkim odstępie czasu związek ten zadziała głównie na komórkę chorą, a nie na komórkę... Nie niszcząc tego, co jest dookoła, co jest zdrowe. Dokładnie tak, aczkolwiek teraz kolejny jakby krok w projektowaniu leków zmierza do tego, żeby jednak ta terapia była celowana. Tak jak tutaj rozmawiamy, żeby... Czyli poszukujemy konkretnych celów terapeutycznych, konkretnych mutacji, bądź braku tych mutacji. Czyli musimy mieć bardzo precyzyjną wiedzę dotyczącą komórki nowotworowej na przykład. Co ją wyróżnia i na co, w jaki sposób ona oddziaływuje na swoje otoczenie, tak, jak jest zmienia. Immunofenotyp, czyli ja lubię to porównywać do takiego paszportu komórki, ja bym to tak nazwała, ale rzeczywiście tutaj diagnostyka musi być precyzyjna również. Ona jest fundamentem. Jest to diagnostyka często kosztowna, jeżeli chodzi o dobór terapii spersonalizowanej, no bo oparta jest o nowoczesne techniki badawcze, w tym immunodetekcję, czyli wykorzystanie przeciwciał do określenia właśnie tych cząsteczek powierzchniowych, do określenia tych markerów nowotworowych. Ale oczywiście, no i tutaj też rola patomorfologa. No i później te dalsze badania, czyli jak już mamy scharakteryzowany rodzaj nowotworu, idziemy dalej, robimy badania, tą diagnostykę molekularną. I dopiero wtedy dobierana jest terapia pod kątem tego, z jakim typem nowotworu mamy do czynienia. Pani się zajmuje inżynierią tkankową. To również. Co to właściwie jest? Że jest pani inżynierią tkanek? Zmienia je pani? Buduje je pani? Można pani tak powiedzieć, bo... No to teraz moje żuczki, ja wam tu zrobię. Jesień, średniowiecze. Ja wam teraz zrobię takie warunki, jakbyście chciały mieć wewnątrz ciała. To znaczy staramy się odtworzyć mikrośrodowisko tkankowe. Czyli jak najdokładniej odtworzyć tą strukturę tkanki, tak aby przypominała tą tkankę macierzystą i dbamy też o to, aby te interakcje pomiędzy komórkami też przypominały czy odtwarzały to, co się dzieje w naszym organizmie. Czyli to nie jest tylko jedna linia komórkowa. To są tak zwane hodowle organotypowe, hodowle złożone, gdzie hodowle tkankowe, gdzie łączymy różne typy komórek i badamy ich interakcje. Inżynieria... To jest właściwie tak naprawdę podstawa do badania środków, czy substancji, czy związków aktywnych, bo wtedy mamy coś w rodzaju takiej prawie idealnej imitacji żywego organizmu, bez tego żywego organizmu, bo nie testujemy człowieka po prostu. Dobrze, że pani użyła tego słowa prawie idealnej, bo rzeczywiście ciężko odtworzyć tą złożoność naszego organizmu i to by było, to jest bardzo trudne. I to jest podstawą tego, że bardzo często terapie, które działają w warunkach in vitro, niestety nie przekładają się później na układy modelowe in vivo, tak? I tak ciężko jest przenieść ze skali tej mikro właśnie do in vitro. Czy to jest największe wyzwanie? W budowaniu metod terapeutycznych, właśnie to, że to inaczej wygląda w takich warunkach laboratoryjnych, a jednak inaczej to działa, kiedy mamy do czynienia z tak złożonym organizmem jak człowiek, bo to jest, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy złożeni w kontekście biologicznym, wewnętrznym.
Wydaje się, że tak, dlatego że w naszym organizmie zachodzi bardzo wiele procesów jednocześnie i trzeba brać pod uwagę też farmakokinetykę, farmakodynamikę poszczególnych związków, jak one są dostarczane, jaką drogą chociażby, tak? Trzeba też wiedzieć, czy pozajelitowo dostarczyć, czy dożylnie. Więc tutaj zdecydowanie nasz organizm, powiedziałabym, jest zdecydowanie trudniejszą, tak? Taką takim modelem, tak? Tak. W którym mogą. To jest frustrujące sobie... dla naukowca? Nie, to bym powiedziała, że to jest raczej skala wyzwań. To jest raczej skala wyzwań, dlatego że właśnie to otwiera pole kolejnym dziedzinom nauki, gdzie zaczyna się projektowanie w kategorii przewidywania tego, co się stanie z tą daną cząsteczką w układzie takim jak nasz organizm. Uwzględnia się wtedy metabolizm, tak? Projektuje się na przykład proleki, tak, żeby substancja, którą pobieramy, sama w sobie nie była aktywna, ale w momencie, kiedy będzie przechodziła przez nasz organizm, przez układ chociażby pokarmowy, ulegnie takim reakcjom, że uwolni fragment cząsteczki, który dopiero będzie lekiem. Stąd ta nazwa prolek. To jest niesamowite. Naprawdę. To... No ale to rozumiem, że wyzwanie, satysfakcja, mówiąc młodzieżowo, fun. I czy tu jest też, ale czy tu jest też miejsce na przykład na porażkę, czy na coś, co się nie sprawdzi, jak się okazuje, no bo robicie badania, to jest w badania wpisane jest to, że można nie osiągnąć wyniku. No myślę, że tak, że porażka jest tutaj też wpisana w nasze działania naukowe, ale to też daje taki, już znowu mówiąc potocznie, drive, bo jednak staramy się tak dobierać też zespół. Myślę, że tutaj ta interdyscyplinarność badań jest bardzo ważna, żeby dobrać zespół, w którym znajdą się właśnie specjaliści z zakresu chemii, farmakodynamiki, gdzie znajdą się biolodzy, biolodzy molekularni, biolodzy komórki, po to, żeby ta wymiana myśli była no, taka tu i teraz, żeby napędzać też te nasze badania, żeby one były nie tylko interdyscyplinarne, ale właśnie w odniesieniu do medycyny translacyjnej, żeby służyły społeczeństwu, bo jeszcze wracając do tego tematu medycyny translacyjnej, bo chyba też nie do końca tak sformułowaliśmy. Tak. Czym to jest? Medycyna translacyjna, czyli takie właśnie przełożenie tych osiągnięć badań podstawowych, czyli tych właśnie benchtopowych, tak mówi się w języku angielskim, czyli ze stołu laboratoryjnego do łóżka pacjenta. I to wymaga właśnie takiej pracy wielozespołowej. I myślę, że tu na sukces pracuje wielu ludzi. Tak, bo chciałam właśnie o to zapytać. Na sukces pracuje wielu ludzi. Przeciętnemu człowiekowi leki, może tak to nazwijmy, leki, czyli ta pigułka, czy ten zastrzyk, czy ta kruplówka, z którą ma do czynienia, czy w domu, kiedy jest chory, czy w szpitalu, no to kojarzy się z apteką, prawdę powiedziawszy. No z receptą, z apteką. Jakby nie ma świadomości tego wszystkiego, co stoi wcześniej. Są lekarze medycyny człowieka, którzy mówią o tym, że rozgraniczanie na przykład na medycynę weterynaryjną, medycynę człowieka jest nieporozumieniem. Tak naprawdę jest medycyna jedna. Medycyna una. I te badania, które na przykład wy prowadzicie, one też pokazują, że nie da się rozgraniczyć tych dwóch rzeczy, że te komórki, współpraca biologów molekularnych, chemików, biotechnologów, biochemików, klinicystów, że ona właściwie, tylko ona może zdecydować o realnym sukcesie, tak? Tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że tylko ona może zdecydować o tym, że rzeczywiście uszyjemy tą terapię i rzeczywiście ona będzie służyła ludziom. Też myślę, że to ten rozwój medycyny translacyjnej widać na naszym uniwersytecie. Coraz więcej zespołów badawczych podejmuje się właśnie takich badań o charakterze translacyjnym, zarówno na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, jak i poza tym wydziałem. Także to jest, myślę, przyszłość nauki, żeby właśnie wyjść poza swoje małe środowisko, tak, środowisko, żeby się usieciować. Biurko laboratoryjne. Ale chyba będzie też kluczowe z punktu widzenia ekonomicznego, dlatego że ta terapia spersonalizowana, ona jest kluczowa, jeżeli chodzi o czynnik ekonomiczny. W takim krótkofalowym założeniu oczywiście to jest
bardzo kosztowna kwestia, tak, żeby tak genetycznie sprofilować daną osobę, ale w ten sposób jesteśmy w stanie uniknąć jakichś genetycznych złych odpowiedzi na daną cząsteczkę. Czyli tak? Reakcji naszego organizmu. Reakcji naszego organizmu. Z naszego genomu, tak to mogę nazwać? Odrębności genetycznej odrębności, tak. od innych? Dokładnie tak. Tak jest na przykład w przypadku pacjentów chorych na nowotwory jelita grubego. Podawanie irinotekanu powoduje bardzo ostrą neuropatię. Tak? Jesteśmy w stanie tego uniknąć, jeżeli właśnie dobierzemy odpowiednio lek. To powiedzcie mi, co jest z perspektywy, z waszej perspektywy badawczej, co jest takim świętym gralem, jeśli mogę użyć takiego określenia, czyli takim czy planem, czy marzeniem, czy celem do osiągnięcia w badaniach dotyczących nowych środków terapeutycznych, nowych leków, nowych szlaków metabolicznych, na które mogą oddziaływać substancje różnego rodzaju, nawet tak powszechne jak fosfolipidy. Powiem tak, proces wprowadzania nowych cząsteczek na rynek to jest proces bardzo czasochłonny i kosztochłonny. Taka najbardziej prestiżowa agencja, czyli Amerykańska Agencja Żywności i Leków, każdego roku zatwierdza określoną pulę cząsteczek i tak w roku 2021 było to zaledwie 50 cząsteczek, rok temu 37. Aktualnie jest chyba na liście kilkanaście, jeżeli chodzi o ten rok. Widać, że wraz z upływem czasu jest tego coraz mniej. Jest coraz trudniej znaleźć molekułę i jednocześnie wprowadzić ją na rynek. Szacuje się, że wprowadzenie cząsteczki na rynek przeciętnie to jest koszt może sięgać około miliarda dolarów, a czas, jaki jest potrzebny na zweryfikowanie toksyczności, a jednocześnie tej aktywności terapeutycznej, około kilkunastu lat, nawet do 15 lat. To nie jest żaden biznes. Ale są na to rozwiązania, że jedną z metod, poza wspomnianym już tak chwilowo tutaj modelowaniem też i molekularnym, przy wykorzystaniu programów komputerowych, które, bym powiedziała, że część tej żmudnej pracy, którą dawniej wykonywało się w laboratorium, one przyjmują na siebie, to też jest teraz taki trend, żeby wykorzystywać cząsteczki leków, które są zatwierdzone już dawno temu przez FDA. Wiemy, że są bezpieczne w określonych oczywiście dawkach, ale mogą być wykorzystane w zupełnie innym celu. I tak jest na przykład z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, które wszyscy doskonale znamy, chociażby aspiryna, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, tak? Które znamy jako leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, ale okazuje się, że już w latach 80. pierwsze przesłanki wskazywały na to, że mogą mieć aktywność antynowotworową. Tylko jaki? Gdzie jest haczyk? Haczyk polega na tym, że niestety one wykazują szereg efektów ubocznych, nie mogą być stosowane w takiej formie. Aspiryna nie może być codziennie przyjmowana, dlatego że ona wpływa na układ pokarmowy bardzo niekorzystnie. Ale też na układ krwionośny, w ramach profilaktyki miażdżycowej pewnie jest skuteczna, ale też w granicach rozsądku, jak sądzę. Tak, ale możemy wykorzystać, stosując teraz nowe techniki, nanotechnologii, albo chociażby wspomniane proleki. Tak, jesteśmy w stanie na przykład tak zmodyfikować cząsteczkę, chociażby połączyć taki lek niesteroidowy z fosfolipidami, który traktujemy jako nośnik cząsteczki, biokompatybilny z naszym organizmem, nietoksyczny w żadnej dawce, jeżeli chodzi o lecytynę, w zasadzie o główną cząsteczkę, główny składnik lecytyny, czyli fosfatydylocholinę, ona jest nietoksyczna. FDA nie podaje nawet dziennej dopuszczalnej dawki spożycia tak, dla tej substancji, więc jesteśmy w stanie połączyć z fosfatydylocholiną i ukierunkować, zmienić metabolizm nawet danej cząsteczki leku w naszym organizmie, że nie będzie przechodziła, poddawana, nie będzie pierwszej fazie metabolizmu wątrobowego, tylko wejdzie w układ limfatyczny. To można mówić o recyklingu tego, co już mamy? Tak, i myślę, że to jest też jakiś element przyszłości, dlatego że nie będzie też nas stać, ani nie będziemy mieli być może tyle czasu, żeby wprowadzać. Oczywiście dalej będą szukane nowe cząsteczki, ale to trwa. A jesteśmy w stanie wykorzystać właśnie te leki, które mamy. Jesteśmy w stanie przy użyciu technik, przy użyciu nanotechnologii też starać się dobierać takie, tworzyć takie formulacje leków, że zmniejszamy toksyczność albo właśnie eliminujemy niepożądane efekty uboczne dotychczas stosowane
danych leków, tak żeby można je było właśnie w innym aspekcie wykorzystać. Pani profesor? Ja się zgadzam. Jest dużo takich leków, które opisujemy jako leki o wszechstronnym działaniu, leki pleiotropowe. Też takim lekiem była metformina, tak, stosowana do obniżenia poziomu glukozy we krwi. Którą dzisiaj wszyscy polują, żeby schudnąć. Tak. Ze szkodą dla cukrzyków, którzy rzeczywiście potrzebują. Bo rzeczywiście też takie dane pojawiły się w literaturze, wskazujące na to, że też ten efekt redukcji tkanki tłuszczowej jest. A okazało się również, że ma działanie przeciwnowotworowe, tak? Że ma działanie senolityczne, czyli łagodzi te objawy starzenia się komórkowego. Także rzeczywiście idziemy w tym kierunku recyklingu, czyli poszukiwania tych leków o wszechstronnym działaniu, które można wykorzystać w różnych aspektach i rzeczywiście tak. Czyli jakby sprawdzamy to, co jest. Tylko na nowo. Do literatury, do opisów tych jakby pierwotnych i szukamy rozwiązań. Nowych rozwiązań. Tak, tak. Łącząc poszczególne kropki ze sobą, tak jak było w przypadku, tak jak powiedziałam, metforminy. Czy to są prace na miarę Nobla, tak jak w przypadku Fleminga, czy jednak nie? Czy tutaj otwiera się pole, no bo co jakiś czas oczywiście pojawiają się takie doniesienia, że tu już prawie natychmiast mamy cudowny lek na raka, który wyleczy każdy nowotwór. Teraz no, takim wyzwaniem na pewno są leki, które mogłyby no, nawet nie tyle zahamować Alzheimera, ile go po prostu czy cofnąć, czy w ogóle wstrzymać rozwój tej choroby, no bo te choroby neurodegeneracyjne, to one też będą za chwilę poważnym wyzwaniem, bo my się starzejemy jako społeczeństwo i no jakaś forma demencji jest bardzo poważne prawdopodobieństwo, że to pewnie większość z nas, szczerze powiedziawszy. Tak. Więc to też będzie jakby ogromne pole do wypełnienia przez naukowców. Czy to jest tak, że tutaj też jest szansa na takie spektakularne docenienie, czy to jest taka mrówcza praca, tak od jednego leku do drugiego, od jednej choroby do drugiej choroby? Ciężko mi to ocenić, ale jednak poszłabym w tym kierunku mrówczej pracy. Ja też, zdecydowanie, że to już nie będzie taki sukces na skalę Fleminga i odkrycie nowej cząsteczki, która odmieniła losy świata, i to śmiało możemy powiedzieć, tylko raczej na zasadzie poszukiwania żmudnego screeningu, sprawdzania właśnie w tej kooperacji z biologami, tak? Z biologami. Wspomniała pani, że dzisiaj w nauce właściwie nie ma już miejsca na przypadek, tak jak w przypadku Fleminga, że jednak to jest praca koncepcyjna, to jest literatura, porównywanie, szukanie nisz w oparciu o tę wiedzę, którą mamy. Ale czy w waszej karierze naukowej, w tych badaniach, które wyprowadziłyście, pojawiały się takie momenty przypadku, że coś się zadziało, a nie planowałyście, że to tak właśnie powinno wyglądać? Czy jednak to wszystko jest takie właśnie wyliczone, przeanalizowane? Jak to było? Chyba jeżeli chodzi o układy biologiczne, to tego nigdy nie da się w 100% przewidzieć. Oczywiście poruszamy się w kierunku, który jest nam dobrze znany, bo bazujemy na danych literaturowych, czyli mniej więcej z danego obszaru wiemy, czego możemy się spodziewać, czy też projektując, czy inaczej syntezując nową pochodną, wiemy, jaki fragment strukturalny mniej więcej jak powinien wpłynąć na wzrost aktywności biologicznej, ale przełożenia jeden do jednego nie ma. Nie ma zależności, nie ma tak, że jesteśmy w stanie w 100% przewidzieć, że jeżeli dołożę określoną grupę funkcyjną do danej cząsteczki, to na pewno będzie lepiej. Tak? Tendencja? Tak. Ale czyli w danej grupie, w danej serii syntezowanych koniugatów czy nowych pochodnych, tak. Ale w 100% nie da się takich zależności przewidzieć. Tak? Profesor Śmieszek? Ja się zgadzam, że tutaj ja poruszam się w takim polu medycyny, biologii eksperymentalnej, więc tutaj to już ryzykownie. Tak, eksperyment. Więc w swoich badaniach oczekuję jakiegoś wyniku. Właśnie tak jak tutaj profesor Gliszczyńska powiedziała, że przegląd literatury gdzieś mi tam podpowiada, czego powinnam się spodziewać, jakie markery powinnam zaobserwować, wzrost, obniżenie konkretnych cząsteczek. Natomiast
właśnie zdarza się, że znajdujemy jakąś cząsteczkę, która wybija się i jest tą cząsteczką o tym kluczowym znaczeniu. A tego na przykład projektując doświadczenie nie przewidywaliśmy. Czyli jest jednak jakaś niespodzianka. Jest niespodzianka, ale ona jest kontrolowana. Mm-hmm. Może tak, ona jest kontrolowana w tym układzie eksperymentalnym, no bo eksperyment jest takim warunkiem kontrolowanym. Tak, raczej nie ma takiego przebłysku jak u Fleminga, że jest. To nawet przebłysk, nie przebłysk, po prostu zostawili bałagan w laboratorium, bo to chyba tak trzeba potraktować. W medycynie pojechali na wakacje. Tak, ale w medycynie regeneracyjnej też była taka historia odkrycia komórek, które w warunkach in vitro wykazywały tak zwaną pluripotencję, czyli wykazywały zdolność do różnicowania się. I to też był przypadek, bo tkanka pacjenta trafiła do laboratorium badawczego w takim nieodpowiednim czasie. Nie było komu tą tkanką się zająć. I ona powędrowała do lodówki. Przespała tą noc w lodówce. Po czym na następny dzień badacze przystąpili do izolacji komórek z tej tkanki. I okazało się właśnie, że te niesprzyjające warunki, niska temperatura, hipoksja spowodowały, że właśnie uaktywniły się pewne geny, które odpowiadają za tą plastyczność komórek macierzystych. One były opisane jako komórki miami, takie multipotentne, pluripotentne, to też tak w zależności od dzisiaj się mówi o tym, że one mogą być receptą na nasze starzenie się, prawda? No na pewno ich zastosowanie jest szerokie i tutaj w medycynie widzimy takie zastosowanie i ostatnio też w kosmetologii. Tutaj sięga się po to narzędzie terapeutyczne, można tak powiedzieć. Ale jak będzie? No myślę, że to czas pokaże. Czas pokaże. Jak będzie? Jak będzie. Jest na pewno szereg. Ta aplikacyjność i wykorzystanie komórek, tak zwanych dojrzałych komórek macierzystych, jest szerokie. Proszę Państwa, naszymi gośćmi były profesor Anna Gliszczyńska, szefowa Katedry Chemii Żywności i Biokatalizy i profesor Agnieszka Śmieszek z Katedry Farmakologii i Toksykologii. Zachęcam Państwa do wgłębienia się w badania podstawowe i w domaganie się od naszych lekarzy rodzinnych. No może nie od razu terapii żytej na miarę, ale rozwagi, tak? To mogę powiedzieć? Rozwagi, diagnostyki, dialogu, mikrobiologicznej, dialogu. Sami nie wymuszajmy na lekarzach antybiotyków. Nie sięgajmy po doktora Google. Tak, to jest też taka plaga naszego społeczeństwa, że my się samoleczymy i to też jest niebezpieczne. Ale ja bym też uderzyła właśnie w ten dialog. Rozsądek. Rozsądek, dialog i rozsądne zgłębianie wiedzy tam, gdzie ona jest nam potrzebna. Tak, my już i w skali globalnej, i w skali lokalnej się edukujemy, można powiedzieć, bo jeżeli chodzi o Polskę, to Narodowy Instytut Leków od kilku lat prowadzi taką kampanię pod dość przewrotną nazwą o ochronie antybiotyków, tak? Przed nami. Tak. Przed nami, tak. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, to Komisja Europejska już w 2008 roku, 18 dzień listopada, ustanowiła Dniem Wiedzy o Antybiotykach. Także edukujemy się i myślę, że z biegiem czasu będzie coraz lepiej. Więc bądźmy zawsze tych kilka kroków przed bakteriami, ale miejmy tą świadomość, że ta ich zdolność do uczenia się i jest bardzo szybka. I były już takie cząsteczki, takie leki, że w 2 lata po wprowadzeniu znajdowaliśmy szczepy oporne, czy tak jak w przypadku penicyliny, zanim została wprowadzona na rynek, już znane były szczepy, które, rynkowce złocistego, które były oporne na penicylinę. Czasami one nas wyprzedzają zdecydowanie. Proszę Państwa, profesor Anna Gliszczyńska i profesor Agnieszka Śmieszek, Mamy Zielone Pojęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję. Dziękujemy.